Cześć. Cześć. Hubert. Mateusz. Dzisiaj opowiemy Wam o operacji Szpej, tym, czym tak naprawdę ta operacja się zajmuje. Operacja Szpej przede wszystkim jest projektem wdrożeniowym. Projektem wdrożeniowym, który skupił się na trzech głównych kierunkach działań. Wyposażenie, wyszkolenie oraz zabezpieczenie logistyczne. Co nowego w tym projekcie? Nowością jest to, że przy sztabie generalnym z inicjatywy szefa sztabu generalnego został powołany zespół roboczy złożony z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, aktywnej rezerwy, żołnierzy służby czynnej w stopniach od szeregowego do podpułkownika rezerwy włącznie. Zespół ten doradza dla sztabu generalnego i zapewnia stałą komunikację pomiędzy jednostkami wojskowymi, ośrodkami badawczymi, firmami szeroko pojętym przemysłem zbrojeniowym polskim, jak i polskich dostawców, tak żeby te działania, które są w chwili obecnej podejmowane, były skuteczne i żeby nie spełniły oczekiwań żołnierzy, a wręcz je przewyższyły. Pierwsze efekty. Zobaczycie już w tym roku. Obecnie są realizowane zakupy w ramach realizacji obecnie zawartych umów na uzupełnienie magazynów przedmiotu mundurowania i sprzętu wojskowego. Natomiast w przyszłym roku zobaczycie efekty, takie już prawdziwe efekty operacji Szpej, czyli wdrażanie nowego sprzętu wojskowego, nowych przedmiotów mundurowania, które będą pochodzić z zasobów polskiego przemysłu i nie tylko. Pierwsze takie realne skutki odczujecie, tak myślę, że w połowie przyszłego roku. To, na czym aktualnie się skupiamy, na stworzeniem koncepcji wyposażenia i realnego wyposażenia żołnierzy, może nie w sposób rewolucyjny, ale w sposób nowy. Tworzymy nowe tabele we współdziałaniu z dowództwem generalnym, z dowódcami jednostek i z Wami, żołnierze, tak, żeby pakiet szkoleniowy, pakiet wyposażenia, który otrzymujecie, był w pełni zarządzany, żeby można było konfigurować sprzęt indywidualny w zależności od potrzeb i zadań, jakie są realizowane zarówno dziś, jak i w przyszłości. I tak, żeby wykorzystać też przede wszystkim potencjał, który drzemie w polskim narodzie, w polskim przemyśle, w tym produktów, które są tak naprawdę dostępne na rynku i z których chcemy skorzystać. Tworzymy tabele i normy należności, wszystkie dokumenty normatywne, zapewniając źródła finansowania tak, by w trakcie już realizacji, czyli w przyszłym roku, kiedy już pierwsze efekty, nowe typy wyposażenia będą już zakupywane realnie, żeby od razu było wiadomo, gdzie to ma trafiać, w jakich ilościach, jak ma wyglądać żołnierz Wojska Polskiego, zarówno wojsk lądowych, powietrznych, sił marynarki wojennej, jak i wszystkich innych mniejszych i większych specjalności. Bo żołnierz Wojska Polskiego ma być nie tylko dobrze dowodzony, ale również dobrze wyposażony. Dlatego operacja Szpej ma na celu nasycenie sił zbrojnych w nowoczesny sprzęt. Sprzęt, który pozwoli widzieć w nocy, bo na obecnym polu walki jest niedopuszczalne, żeby żołnierz był ślepy i głuchy. Ma dostać nowoczesne celowniki optoelektroniczne, nowoczesne osłony balistyczne chroniące przed nowoczesną, współcześnie używaną amunicją. Generalnie ma czuć się komfortowo, bezpiecznie i ten sprzęt ma mu ułatwić wykonywanie zadań, do których jest przystosowany każdy żołnierz, do którego się szkoli. Celem określonym przez naszych przełożonych jest osiągnięcie nasycenia na poziomie 90% wyposażenia już do roku 2026. My mamy świadomość tego, że podejmowane dziś decyzje przełożą się tak naprawdę na okres nawet 10 lat. Bo to, co zakupimy i zdecydujemy w dniu dzisiejszym, jak to skonfigurujemy, przeważy się na Wasze dalsze działania. Co więcej, chcielibyśmy dzisiaj też podkreślić, że projekt Tytan jest projektem badaniowym. On bada, on rozwija pewne zdolności, technologie, a projekt Szpej jest projektem wdrożeniowym. On obserwuje Tytana, może mu pomóc, może ukierunkować lub włożyć nowe projekty rozwojowe do niego, ale z Tytana my, jako operacja Szpej, bierzemy to, co uważamy za słuszne, co zostało zdiagnozowane, zmierzone i ocenione przez Was, również żołnierze, że chcecie to mieć i to wyjmujemy z programu Tytan, wkładając na wyposażenia Wojska Polskiego. No to tak jak przykładowo został wdrożony już karabinek Grot, czy pistolet WIS 100, tak samo w przyszłym roku będą wdrażane kolejne produkty, które były, przedmioty, które były wdrażane w ramach programu badawczego Tytan. Myślę, że będziecie mile zaskoczeni. Dziękujemy serdecznie. Efekty już wkrótce. Dziękujemy. Dziękujemy.